którym kradną na potęgę. Narażamy się na kradzież. W Zdychu jest teraz ośrodek dla uchodźców. I tak najsłabsza herbatka to będzie acik. Przyszliśmy do, moim zdaniem, mistrza minimalizmu. Leonidas, król Sparty, moczył tu swoje jajka. Witajcie w kolejnym vlogu. Cześć, witamy Was. Przyjechaliśmy do miejsca, w którym kradną na potęgę. Podobno kradną w nocy, kradną w dzień. Wystarczy na chwilę spuścić wana z oczu, nie daj Boże nie zamknąć, zostawić jakieś cenne rzeczy na wierzchu, no i dochodzi do kradzieży. Dokładnie. Po powrocie do wana, szukając portfela, telefonu, możemy go już nigdy niestety nie znaleźć. Ostrzegali nas, że takie rzeczy się tu dzieją. I to nie jest bójda, bo dzieją się niestety naprawdę. Zastanawiacie się, dlaczego tu przyjechaliśmy? A jesteśmy tu dlatego, żeby wymoczyć nasze ciała w tej gorącej 40-stopniowej wodzie. Jesteśmy w Termopilach, no i nieustannie od tysięcy lat płynie to właśnie ciepła, gorąca wręcz woda. I 2500 lat temu Leonidas, król Sparty, moczył tu swoje jajka i ostrzył swój miecz przed walką ze Spartanami, która odbyła się właśnie w tym miejscu. Paweł nie mógł. Ja nie mogłem się oprzeć, żeby coś o nim nie powiedzieć, bo jest to dla mnie miejsce bardzo ważne. Ale okolice Wam pokażemy za chwilkę. Na razie jeszcze się troszeczkę tu pomoczymy. Jak widzicie, nasz ciapek stoi tu blisko, cały czas mamy go na oku, pilnujemy się, no co, kluczyki mamy ze sobą, wszystko pozamykane. Dokładnie, no trzeba być tutaj czujnym, bo niestety kradną. Nic na to nie możemy poradzić. No ale cóż, szkoda opuścić takiego cudownego miejsca. Tak, wyjdzie słońce, słuchajcie, to jest gorąco. Woda trochę śmierdzi jajem, bo jest to woda siarkowa, podobnie jak w Sultanii, gdzie byliśmy w Turcji. Tyle, że tam były jeszcze te lecznicze błota. Tutaj nie ma błota, ale można się wymoczyć. My moczymy się tak 3 razy dziennie. Podobno te wszystkie minerały zostają później w ciele około roku. Także bye bye reumatyzm. Bye bye romantyzm. Kości. Romantyzm. Nie, romantyzm to jest. No. Oczywiście. No. Szczególnie jak jesteśmy sami, bo ciężko to taką chwilę, jest sporo ludzi. Ale ludzie szczególnie siedzą rano, no i wieczorem, a tak w środku dnia, kiedy wszyscy są... Można się ponapawać tą atmosferą tych źródełek, w samotności. No my już zrelaksowani po kąpieli, po prostu cudownie się wymoczyć w tej wodzie. Paweł Wam zaraz pokaże dlaczego, jak to wygląda, gdzie tutaj się przyczajają, gdzie nie stawać, na co uważać, gdyby ktoś oczywiście chciał tu przyjechać kamperem. Miejsce wydaje się ciche i spokojne i jak najbardziej takie jest. Tylko trzeba uważać, ponieważ stając przy tych krzakach, no niestety narażamy się na kradzież. Z tych krzaków właśnie wyskakują złodziejaszki i w mgnieniu oka zabierają to, co jest na wierzchu i uciekają z powrotem albo gdzieś wsiadają w samochód i odjeżdżają. Obserwują tutaj wszystkich naokoło i czekają na osoby, które na sekundę dosłownie, nie wiem, chcą zajrzeć do dzieci przy strumyku, czy na chwilę wejść do wody, myśląc, że mają, że tak powiem, oko na swojego wana, no ale niestety nie zawsze skupiamy się na wanie, będąc w takim miejscu, z takimi widokami i z tak pięknym, ciepłym strumieniem. I wtedy to dochodzi do kradzieży. Zawsze należy pamiętać, żeby zamykać wszystkie okna, drzwi, najlepiej na pilota, bo oni po prostu chodzą, sprawdzają, szarpią za klamki, czy ktoś czasami nie zapomniał zamknąć wana. Koło nas stoi jeszcze Damian, tutaj tym białym autkiem. Za nim stoi Sebastian i niestety Sebastian jest żywym dowodem na kradzież w tym miejscu. Czeka biedny teraz na dokumenty, które ma mu wysłać tato. Jest tutaj już miesiąc czasu. Ukradli mu wszystkie dokumenty, portfel. Na szczęście miał przy sobie gotówkę i jest w stanie jakoś funkcjonować. A propos wożenia gotówki ze sobą, myślę, że te paręset euro dobrze mieć w sejfie właśnie na wypadek takiego zdarzenia, żeby można było przetrwać do momentu, kiedy nie przyjdą nam z Polski nowe karty, nowe dokumenty. Także wydaje mi się, że w sejfiku lepiej mieć zawsze jakąś gotóweczkę. Sebastiana okradli w ten sposób, że dosłownie na chwilę zostawił otwartego vana. Znaczy drzwi były pozamykane, okna, tylko po prostu nie zamknął na klucz. I to była sekunda, dlatego jak ktoś tu przyjedzie, to musi uważać na takie rzeczy. Wszędzie możemy natknąć się na złodziei i trzeba być zawsze uważnym. No dobra, idziemy zobaczyć, gdzie jest początek tego źródła ciepłej wody. Podobno nie jest daleko. Zostawiamy ciapka pod okiem sąsiadów, także mamy nadzieję bezpiecznie. No i lecimy w górę. Wbijamy się w górę rzeki. Pewnie zdążyliście się domyślić, tamto miejsce jest chyba najlepszym miejscem do zaparkowania i do czerpania radości z kąpieli w tych ciepłych źródłach. A tutaj po bokach, przy tym lesie, ta rzeczka troszeczkę wolniej płynie, jest trochę bardziej zamulona. No ale to już jak kto woli. Ale my wolimy tamto, nie Monia? Tak, tam mamy super towarzystwo, bardzo fajni ludzie są dookoła, mimo że wydaje się tłoczno, to jest bardzo miło i sympatycznie. Tu jest bardziej dziko, tak jak Paweł powiedział, no ale tak glony, krzaki, tamta woda jest taka przezroczysta i dużo milej się do niej wchodzi. Wygląda na to, że strumień rozpoczyna się właśnie tu. No, spodziewaliśmy się jakiegoś takiego wielkiego wodospadu płynącego ze skał, a tu po prostu są takie bulbonki wydobywające się spod ziemi. Aż nie mogę w to uwierzyć, że ta woda się stąd bierze, że wypływa właśnie spod tych kamyczków. Tutaj to chyba bym nie wytrzymała, bo woda jest dużo bardziej gorąca, ma pewnie ponad 40 stopni. Tam na dole jak płynie, to trochę się chłodzi, pewnie ma jakieś 37-38. No ale fajny basen taki. Widać, że w tym miejscu był jakiś ośrodek wypoczynkowy, jakieś uzdrowisko. No teraz budynki są niektóre opuszczone. Tam z tyłu za mną w tym dużym budynku jest teraz ośrodek dla uchodźców. No, dosyć sporo osób tam mieszka w tym momencie. Czasami widzimy, jak ich wypuszczają z tego budynku i sobie idą tam do miasteczka. No, mają miejsce, mają gdzie mieszkać. Tak, a tutaj za mną jeszcze widzicie z tej strony jeden z opuszczonych budynków. Pewnie były tu jakieś łaźnie termalne, a teraz wszystko niszczeje, grozi zawaleniem. To miejsce fajne, baseny, jakieś liny, bo kamienie są ślizgie, więc żeby po tych kamieniach pochodzić, to trzeba się czegoś trzymać. Wodospady, kaskady, baseny, no fajnie, ale naszym się bardziej podoba. Mi też. Termopile to nie tylko gorące źródła. Odbyła się tutaj również jedna z największych bitew starożytnego świata. Wojska perskie pod wodzą Kserksesa zaatakowały po raz drugi Grecję. No i koalicja Spartan i Greków pod wodzą króla spartańskiego Leonidasa właśnie w tym miejscu stanęła naprzeciw dużo większej armii perskiej. A my wspinamy się na wzgórek Kolonos i stąd pokażemy Wam, jak kiedyś wyglądała ta okolica, bo teraz troszeczkę się różni. No, bardzo dużo się zmieniło. Ze wzgórka dobrze widać pomnik Leonidasa i tą ruchliwą ulicę, której w ogóle nie słychać przy źródłach, bo tam zagłusza ją woda, a tutaj cały czas nam przeszkadza w nagrywaniu niestety. No nie widać tak dobrze całej okolicy, więc wejdziemy trochę jeszcze wyżej na mur fokijski. Stąd wszystko idealnie widać. Ukształtowanie terenu bardzo sprzyjało Spartanom. Kiedyś zatoka Maliakos dochodziła praktycznie do tej ulicy, tworząc tylko wąski przesmyk między górami a morzem. I właśnie tutaj Leonidas postanowił zmierzyć się z armią Persów. Zadanie nie było łatwe. Miał tylko 7000 żołnierzy, a musiał odeprzeć atak 300-tysięcznej armii Persów, którzy rozbili się właśnie nad tą zatoką. Ciężko to sobie teraz wyobrazić. Morze cofnęło się prawie o 6 kilometrów. Niesamowite. W pierwszych dwóch dniach walki szło im całkiem nieźle. Ale pojawiła się czarna owca. Jeden z Greków o imieniu Efialtes okazał się zdrajcą. Pokazał Persom drogę naokoło przez las, no i zaszli Spartan od tyłu. No i wtedy niestety Leonidas nie mógł nic zrobić, nie mógł odeprzeć ataku z dwóch stron. Odesłał część żołnierzy do domu, zostało tylko 300 Spartan wraz z innymi jeszcze ludami, które wspierały wojska spartańskie i greckie. No i walczyli do ostatniej kropli krwi. No niestety Leonidas ze swoimi żołnierzami poległ, ale bardzo spowolnił armię Persów. Dzięki temu żołnierze na tyłach mogli lepiej się ufortyfikować. Wycofać i zająć bezpieczniejsze miejsce. Dokładnie. No i od tej pory bitwa ta jest takim symbolem odwagi, męstwa. Oddania sprawie i bohaterstwa. Bohaterstwa, dokładnie. Jest nawet tutaj takie epitafium, które znajduje się na wzgórzu. Na pomnik. Którym... Zaraz tam jeszcze wrócimy. Tak, ja muszę tam być. Wróciliśmy jeszcze raz na to wzgórze, ponieważ znajduje się tutaj tablica z epitafium. Jest to miejsce dla mnie szczególne, ponieważ oglądałem zdjęcia na lekcjach historii tej tablicy i w ogóle Spartanie są dla mnie takim wzorem męstwa, odwagi. Cieszę się, że tu jestem. Napis znaczy: przechodniu, powiedz Sparcie, tu leży jej syny, prawą jej posłuszni do ostatniej godziny. Powolutku kierujemy się do Vana. Mamy nadzieję, że nikt nam się tam nie włamał. Obiecaliśmy herbatę turecką naszym sąsiadom za pilnowanie naszego dobytku. Trzeba będzie zaraz coś tam ugotować. I wymoczyć tyłki znowu, bo już przychodzi kolejna pora, jak to Paweł mówił, 3 razy dziennie. Tak. No a tak wygląda właśnie pokrótce historia bitwy pod Termopilami. Jest dużo legend na ten temat. No ciężko stwierdzić, jak to było naprawdę, bo było to w 480 roku przed naszą erą. Więc... Prawdopodobnie w sierpniu. Także w upale tu chłopaki walczyli. Polało się bardzo dużo krwi. Jeżeli chcecie dowiedzieć się troszeczkę więcej, zgłębić tą historię, to powstało kilka filmów. Jest mnóstwo fajnych informacji w internecie. Między innymi film 300, twój ulubiony. No jeden z moich ulubionych. Taki trochę przerysowany, ale podobał mi się. No. Ale tutaj musimy już uważać z tym nagrywaniem, bo niektórzy tak się zainspirowali Leonidasem, że kąpią się bez gaci. Sam bym się tak wykąpał. Nie było żadnych włamów, sąsiedzi się sprawdzili, także robimy herbatę. Robimy herbatę turecką, więc jak herbata turecka, no to oczywiście musi być z Rize. Jest to taki region w Turcji, gdzie właśnie uprawiają czaj. Gdzie zamierzamy być za kilka miesięcy. Zobaczycie, jak właśnie herbata z tej torebki rośnie. Dodam trochę więcej, tak robimy z 2-3 łyżek, teraz zrobię z 4. Suchą herbatę dodaję do czajnika tego górnego bez wody, a w dolny wlewamy wody, no i woda się gotuje, a ten się podgrzewa. Herbata na sucho najpierw się podgrzewa, żeby wydzielić ten cały swój aromat i dopiero potem będziemy ją zalewać wodą. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że w okolicznych górach, które widzieliście już chyba z każdej strony, znajduje się szlak zdrajcy Efialtesa. Także możemy przebyć tą samą drogę, którą przebyli perscy żołnierze, żeby zajść wojska Leonidasa od tyłu. Nie wiem, może się jutro wybiorę na rowerze, Monia. Wiesz? Tak, chcesz. Szlakiem zdrajcy? No. Okej. Monika, herbatka już gotowa. Tak, już się zaparzyła. Teraz będę nalewała do tych szklaneczek w kształcie tulipanka, jak już pewnie je znacie. No i w zależności od tego, jak mocny napar chcemy uzyskać, tyle lejemy tej esencji. To jest tak od 1/4 szklaneczki do 3/4. Tu będzie pewnie 1/4. Będzie tak połowa. Tu będzie tak 3/4. No ta siekiera będzie już. No i tak najsłabsza herbatka to będzie acik, czyli światło, no bo będzie ona taka bardzo przezroczysta. Kolejna to jest afszak kani, czyli krew królika. Ona będzie taka czerwono-brązowa, po turecku to znaczy krew królika. I koju, czyli ta najmocniejsza, która ma moc niemalże kawy. Jaką chcesz, Paweł? Najsłabszą. Okej. Teraz zobaczycie, jak ten kolor będzie właśnie wyglądał. No, ta jest bardzo jaśniutka. Ta jest taka czerwonkawa. A ta siekiera jak kawa. A ta siekiera. Faktycznie. Super, to ja wezmę siekierę. No, ta jest piękna. Ale wiesz, że nas jest czworo, także jeszcze jedną herbatkę musisz zrobić. Tak, zaraz jeszcze zrobię. Ten kształt tulipana służy po to, żeby herbata tak bardzo nie stygła, no i też, żeby można było chwycić szklankę i się nie poparzyć. Mocna. Jest mocna. Mieszamy głośno i intensywnie. Że wam będzie smakowało maki. Prawa słodsza, lewa z jedną kostką. O, to tu można to powiedzieć. A ta jest... O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to jest super. Słodka. Super, fajnie. Dziękuję bardzo, a to takie prawdziwe. Wszystko prawdziwe. No, z prawdziwego szkła to naprawdę, wiesz co? Ja już chyba nie piłem z 200 lat z prawdziwego szkła. Herbatka wam smakowała, chłopaki? Bardzo smaczna, super była. No to się cieszę. Dawno czegoś takiego nie piłem. No to super. Porozmawialiśmy trochę o Turcji, a ja sobie pozwolę zaraz przyjść do Damiana, no bo jesteśmy w okolicach Termopili, znaczy w Termopilach. Wiąże się nam to ładnie z historią spartańską. No ja, Damian moim zdaniem mieszka w takich spartańskich warunkach. Teraz tak to się pięknie nazywa minimalizm. No i tak jak wam obiecałem, przyszliśmy do, moim zdaniem, mistrza minimalizmu. No Damian, opowiedz nam, jak ci się mieszka, bo ty mieszkasz już tutaj w tym miejscu, nie? W tym samochodzie. Tak, tak. Ja bardzo długo już mieszkam, ponieważ 14 lat temu przyjechałem na motorze na Kretę i spotkałem hipisów na plaży w Matali, którzy tam sprzedawali swoje wyroby z orzechów, awokado, takie różne naszyjniki i tak dalej. I polecili mi jaskinię na wzgórzu, w której mieszkałem 5 lat w tej jaskini około. Naprawdę? I tam się nauczyłeś tego minimalizmu, tego takiego no, spartańskiego życia, czyli no, bazowaniu na tym, co ci potrzebne. Bez żadnych zbędnych rzeczy. Bo jaskinia w górach wymusi na tobie. Ponieważ potrzebujesz wody, musisz sobie przynieść w plecaku, musisz się nauczyć myć. Ja się mogę, całe ciało mogę myć w litrze wody bez problemu. Wow, to naprawdę jest... Także no jedzenie musisz sobie tam przynieść, wszystko musisz przynieść, nie? Miałeś jakieś problemy żyjąc tam w jaskini na Krecie? Czy ludzie, nie wiem, nie przeszkadzali ci? Nie, nie. Czy no to tak znaczy ja w kilku jaskiniach mieszkałem, ale w jednej jaskini przez powiedzmy tam 5 miesięcy tych zimowych, to potrafiło się pojawić 2 osoby tylko widziałem w ciągu 5 miesięcy, także mało kto tam się zapuszczał w te rejony. No a później jak już miałem trochę problemy z nogami, bo to jednak po górach trzeba chodzić, trzeba wszystko zanieść, to zmieniłem na samochód. No ale wiadomo, te doświadczenia z jaskini mi bardzo pomogły też w samochodzie, nie? W życiu na małych powierzchniach. No właśnie widzę, że tu po prostu ograniczyłeś wszystko do minimum. Masz poukładane, tak jak sobie tutaj patrzę, masz wszystko pod ręką. Tak, to, wszystko co ci tu potrzeba, jest. Tak, wszystko jest. Kompletna minimalizacja. Żadnych zbędnych rzeczy. Tak, po prostu decha, żadnych materacy, nic takiego. Tu wszystko, cały mój bagażnik to jest w tej skrzyni. Tu jest Webasto ogrzewanie, bo sobie pozwoliłem na taką rozpustę. Tu jest moja woda cała, to spływa pod wpływem ciężaru, jak się opuści. Oczywiście ściana dziełowa wykręcona, siedzenie składane, żeby tu można było jeszcze sobie tam coś ponastawiać. A jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, jakie to auto jest? To jest Caddy. Volkswagen Caddy, tak. A i tam masz Webasto, już to wspominałeś o tym, ale tu zrobiłeś taki patent, żeby sobie suszyć ręczniki. Tak. Tu jest rura od Webasto, która jest w postaci węża, zaciągane powietrze wchodzi tędy i wentylator tutaj wydmuchuje ciepłe powietrze na ręcznik. To jest do suszenia ręcznika, natomiast gorące powietrze wychodzi tędy i to sobie mogę regulować nawiew, w którą chcę stronę i to jest cały system grzewczy. Tu jest to Eberspacher, nie jest to Webasto. Masz jakąś izolację na ścianach? Nie, tylko sufit jest izolowany. Nie ze względu na wagę. Zero izolacji. Po prostu ona za bardzo nie ma sensu, ta izolacja, bo i tak przez okna bardzo dużo ciepła ucieka. A przy takim małym aucie, to jak ja tu włączę te Webasto, to po prostu to ma taki wygar, że ta izolacja no tak. nie za dużo pomaga. No właśnie, Damian, bo Ty wyznajesz taką piękną zasadę, którą i my kiedyś mieliśmy na filmie, a mianowicie... Tak, mniej jest więcej. To jest bardzo ważna zasada i to każdy wcześniej czy później i tak odkryje, bo z dzieciństwa się to pamięta, że taki minimalizm, człowiek zawsze był bardziej szczęśliwy w momencie, gdy był minimalizm. No ja muszę się z tym zgodzić. Za komuny było ciężko, czasem nie mieliśmy różnych jakichś takich fajnych rzeczy, które można było później kupić, ale jednak człowiek był szczęśliwy. No dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat, tak. że proliferation of too many useful things is creating useless people. O tak, dokładnie. No to jest dokładnie. Ważne, żeby sobie zdać sprawę. Mniej jest więcej. To jest piękne. Też się z tym absolutnie zgadzam. No to, że człowiek przebywa z naturą, nie martwi się o drobnostki, o zabawki, o przedmioty i tak dalej. I wtedy intensywniej reaguje ze światem, nie? Z zewnętrzem dokładnie. I tak dalej. Ale myślisz, że wrócisz kiedyś do domu? Nie, nie mogę już, bo próbowałem w Polsce niekiedy przyjeżdżam do mamy i śpię tam w pokoju i myślę tylko, żeby uciekać jak najszybciej. Także raczej. No, to jednak wciąga. Wciąga, tak. Człowiek się przyzwyczaja. Pięknie. Życia. Otwierasz drzwi i jesteś już od razu z naturą w wodzie, czy w lesie, czy gdziekolwiek. Ojejku, cudownie. Damian, dziękuję Ci bardzo, że mogliśmy zajrzeć do Ciebie również. Za te wszystkie filozoficzne rozmowy wczorajsze. Aha. Tak. No, budujące są. No takie nie ma o czym mówić tak naprawdę powiedzieć. Za bardzo, na tym świecie nie ma za bardzo o czym mówić. To jest właściwie jedyny temat, który ma jakieś znaczenie tak. w trakcie rozmów, bo możesz rozmawiać cały dzień, idziesz spać, tak jak naprawdę jakbyś nigdy nic nie powiedział, a ten temat jednak zmienia, wiesz, tak, ludzi. Także dzięki wielkie. No, dzięki. Dziękuję. Także widzicie, moi drodzy, nie trzeba mieć dużo, żeby być szczęśliwym. No i właśnie za to między innymi kocham podróżowanie naszym ciapkiem. Za te wszystkie spotkania z ludźmi, za te historie. No, ja idę się teraz wykąpać, bo dzisiaj ma być bardzo zimna noc, tylko 4 stopnie, także idziemy z Moniką się zagrzać. Musimy wykorzystać na maksa te ciepłe źródła termalne. Jest tu super fajnie, mega przyjemnie, kąpiele są cudowne, ale czasami trzeba trochę też popracować. No niestety, no, ale film na niedzielę musi być. Ciężko się zorganizować, ciężko się zmobilizować do tej pracy, jak jest się w takim miejscu i w otoczeniu tak wspaniałych ludzi, no, ale mus to mus, Monia. Mus to mus. Paweł montuje, ja piszę, także jeszcze troszeczkę długi wieczorek przed nami. A zanim się pożegnamy z Wami, chcieliśmy powiedzieć jeszcze, że w marcu od 29 do 31 przez weekend odbędzie się zlot Polski Van Life UK. Będzie to w mieście Ashbourne? Tak, w mieście Ashbourne. Duże spotkanie jest. Zarezerwowane jest miejsce na ponad 100 osób na kempingu, także super miejscowa. Maksymalnie 100 osób, także trzeba się śpieszyć, jeżeli ktoś jest teraz w UK. No to szczegóły będą właśnie na Polski Van Life UK albo na naszym Facebooku, możecie to znaleźć. Udostępnimy wszystko, będzie też link pod filmem. Nas niestety nie będzie, no, my będziemy... Ale mam nadzieję, że jak kiedyś zawitamy do Anglii, to zorganizujemy również coś takiego, żeby się spotkać ze wszystkimi ponownie, bo imprezy w plenerze są po prostu najlepsze na świecie. No, ale już nie będziemy zanudzać. Także my się bierzemy za robotę, Wam życzymy miłego wieczorku, nie zapomnijcie coś tam skomentować, dać łapkę w górę, jakiś tam subik, też będzie bardzo miło. Także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Hej! Hejka! Termopile to nie tylko gorące źródła w miejscu... Termopile to nie tylko gorące źródła, to również... Termopile to nie tylko gorące źródła, w miejscu tym odbiła... No żeż...